Dziś chyba uda zaprosić Państwa na film pod tytułem Agresywny defrost na przykładzie, czyli szkolenie i akademia, po której nie dają dyplomu. I teraz z internetów. Agresywny defrost. Jaki? No, agresywny. Ludzie piszą, że agresywny defrost jest po to, by szybko rozmrozić jednostkę zewnętrzną. Uważam, że warto byłoby sprawdzić. No to sprawdźmy to twierdzenie. Od razu chciałbym przeprosić wszystkich Państwa za jakość tego testu. Niestety posiadam tylko magnes neodymowy, którym będę starał się zejść maksymalnie blisko wartości zabezpieczeń niskiego ciśnienia dla pompy ciepła Daikin. Nie jest to łatwe, bo układ, jak wszyscy wiemy, reaguje z pewnym opóźnieniem, ale myślę, że sam test będzie ciekawy, bo wskaże, że czasami niedługość się liczy tylko technika. Jednostka, którą będę męczył, to oczywiście Daikin 11 kW, pracujący na wymienniku płytowym, który używany był do ogrzewania CWU oraz domu poprzez bufor. Teraz bidula stoi i używany jest jedynie do grzania CWU, dom zaś grzeje pompa gruntowa. Test będzie polegał na wskazaniu, ile energii z wody odbierze wrzący czynnik w trakcie defrostu i jak w trakcie tego wrzenia schładza wodę, czyli odbiera od wody ciepło. Niestety test nie będzie trwał długo, ponieważ elektronika Daikina dość szybko wykrywa fakt grzebania przy EEV i sypiąc błędami wyłącza sprężarkę w jednostce zewnętrznej. Jeśli pamiętają Państwo ostatni film z serii szkoleń, to dobrze. Jeśli nie, to cykl defrostu z ostatniego filmu jest w tej chwili na ekranie. W tej chwili widać cykl prawidłowy, gdzie elektronika ustawiła się pod takie ciśnienie ssania, by odebrać od wody, bo Daikin mierzy sobie tę temperaturę, maksymalną ilość energii. Tu COP, który teraz jest wyznacznikiem energii, jaka jest pobrana z wody, wskazuje na wartość w okolicach 6 do 1, normalnie jak moja gruntówka w trakcie grzania. Mamy relatywnie niską temperaturę ssania w okolicach 0 stopni Celsjusza i bardzo ładną deltę na wodzie. Spokojnie, zaraz się rozkręci. No a teraz mamy cykl defrostu, gdzie magnesem neodymowym przykręciłem deko zawór EEV i tu chciałbym Państwu zwrócić uwagę, mamy minus 7 stopni Celsjusza i deltę wody w okolicach 7 stopni Celsjusza. A za chwileczkę będzie koniec cyklu A i elektronika zredukuje prędkość sprężarki. Temperatury idą w dół. Przy minus 12 stopni Celsjusza delta wynosi już tylko 4 stopnie i będzie spadać. Warto zauważyć, że jak spada temperatura w związku z ciśnieniem ssania, to mamy gorsze ujemne COP. A gorsze ujemne COP oznacza, że gorsze parametry są również po stronie skraplacza w jednostce zewnętrznej, czyli defrost trwa dłużej, jest bardziej prądożerny, etc. Ci z Państwa, którzy pomyśleli, ba, jak tu jest przegrzanie nieprawidłowe, uzyskali właśnie pierwsze miejsce z wynikiem 472 punktów wskaźnika wiedzy tajemnej. Docelowo udało się uzyskać manometryczne ciśnienie ssania deko poniżej 2 barów i temperaturę minus 15 stopni Celsjusza. Zwracam uwagę na deltę wody, która wynosi 2,5 stopnia Celsjusza. Bo niższa temperatura czynnika to mniej energii przeniesionej do górnego źródła. Z czym Państwa zostawiam na noc. Agresywny defrost jest po to, by szybko rozmrozić jednostkę zewnętrzną. Okej. A jak ktoś dotrwał do tego momentu,
to nasuwa się jeszcze jeden powód. Może producenci właśnie w ten sposób zabezpieczają się przed takimi przeróbkami, o jakich można poczytać na Facebooku, ale to tak zupełnie na marginesie. Pozdrawiam gorąco i do następnego odcinka.